7 maja wspominamy błogosławionego Franciszka Paleari, prezbitera. Franciszek urodził się 22 października 1863 roku w Poliano Milanese, koło Mediolanu, w ubogiej, ale bardzo pobożnej rodzinie wiejskiej, która miała zwyczaj przystępować do komunii na mszy świętej w każdą niedzielę, co wówczas było rzadkością. W każdą niedzielę rodzice zapraszali na obiad kogoś ubogiego. Twierdzili, że nie można przyjmować Chrystusa Eucharystycznego, nie przyjmując biednych. Franciszek od dziecka był żywy, radosny, lubiany przez rówieśników. Mówiono o nim, że jest tak prawy i dobry, że nie można się z nim pokłócić. W tej rodzinie przyszło na świat 8 dzieci, 3 z nich zmarło w dzieciństwie. Miejscowy ksiądz proboszcz rozpoznał powołanie Franciszka do kapłaństwa. Skierował go do małego domu opatrzności Bożej w Turynie, założonego przez świętego Józefa Benedykta Cottolengo. Do tego seminarium przyjmowano chłopców z ubogich rodzin. Był bardzo pilnym i zdolnym studentem, ale bardzo tęsknił za swoimi bliskimi, z tego powodu przeżywał rozterki i wątpliwości. Po uzyskaniu specjalnego pozwolenia przyjął święcenia kapłańskie 18 września 1886 roku, mając niespełna 23 lata. Po święceniach pozostał w małym domu i kontynuował pracę, którą zaczął jako kleryk. Pomagał w nauce ubogiej młodzieży. Uczył tam także łaciny przyszłych księży z Towarzystwa Kapłanów świętego Józefa Benedykta Cottolengo. Nie tylko był utalentowanym pedagogiem, ale też dał się poznać jako ceniony spowiednik i ojciec duchowy w seminarium diecezjalnym w Turynie. Spowiednik sióstr zakonnych, rekolekcjonista, a przede wszystkim jako uśmiechnięty ksiądz. Tym uśmiechem rozpraszał troski szukających u niego rady. Nie tylko uczył innych modlitwy, sam wiele się modlił. Jego ulubioną modlitwą były słowa: Panie, udziel mi daru mądrości i roztropności. Rozumiał, że mądry jest ten, kto wie, że wszystko przemija, a tylko niebo jest wieczne i żyje tak, by to niebo osiągnąć. Jego wiara była tak wielka, że przypisywano mu czynienie cudów. Po 50 latach pracy w małym domu opatrzności Bożej w Turynie zaczął podupadać na zdrowiu. Przełożeni proponowali mu odpoczynek nad morzem, lecz nie skorzystał. Wolał kontynuować swoją posługę. Do końca życia pełnił dzieła miłosierdzia. Spowiadał, modlił się, nie przeszkodziła mu w tym postępująca choroba. Postanowił do końca służyć na wzór swojego mistrza. Ksiądz Franciszek mawiał: Krzyż jest najpierw bardzo gorzki, potem słodki, aż w końcu urzeka ekstazą. Pan zsyła nam cierpienia za karę, na próbę i za nagrodę. Trzeba być gotowym do rozpoczęcia dzieła, cierpliwym w kontynuowaniu, wytrwałym w zakończeniu. Franciszek zmarł 7 maja 1939 roku w wieku niespełna 76 lat. W pogrzebie uczestniczyli biskupi, kapłani, jego byli uczniowie, penitenci, ubodzy. Każdy chciał mu oddać hołd. Wszyscy uważali go za świętego, który z uśmiechem służył każdemu. Został beatyfikowany 17 września 2011 roku w Turynie. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Franciszka na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.